Panie profesorze, uczestniczymy w pionierskiej wystawie dotyczącej żołnierzy niepłomnych. Pani dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego, to był taki serdeczny apel o wsparcie. Częściowo dokumenty już dotarły. Czy można spodziewać się, że pod pana kierownictwem archiwum zostanie przejrzane z taką ferendą, że te dokumenty dotyczące żołnierzy niezłomnych, zwanych czasami wyklętymi, też będą mogły ujrzeć światło dzienne i będą udostępnione społeczeństwu? Trzeba podkreślić, że Centralne Archiwum Wojskowe jest jak najbardziej zainteresowane tym, żeby wiedzę na temat żołnierzy niezłomnych upowszechniać. Jeśli żołnierze niezłomni mieli za sobą kartę przedwojenną, służyli w polskiej armii przed wojną, byli podoficerami, oficerami, to nie ma kłopotu z tym, żeby odnaleźć te materiały, dlatego że one są zewidencjonowane. Gorzej jest w przypadku tych żołnierzy niezłomnych, którzy polegli w tej nierównej walce z sowieckim napastnikiem po roku 1944, bo informacji o nich należy szukać w materiałach jednostek liniowych Ludowego Wojska Polskiego, które oczywiście się zachowały, jest bardzo dużo tych materiałów w Archiwum Centralnego Archiwum Wojskowego, ale tak zwanych akt personalnych tych żołnierzy, których zamordowano, w tego typu materiałach nie znajdziemy. Centralne Archiwum Wojskowe w ubiegłych latach zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej materiały dotyczące tak zwanych zbrodni sądowych czy prokuratorów, którzy brali udział w tych zbrodniach sądowych, przekazało do Instytutu Pamięci Narodowej i tam ta część archiwów wojskowych z okresu PRL po prostu się dzisiaj znajduje. Na finał, panie profesorze, jak pan ocenia, w jakim stopniu wiedza o żołnierzach niezłomnych popularyzowana w społeczeństwie może zmienić, poprawić, mówiąc górnolotnie, odczucia patriotyczne? Bo przecież to był temat tabu i temat zapomniany. Jest jakby odkrywany na nowo. Na pewno wiedza na temat żołnierzy niezłomnych, czy w ogóle tradycja żołnierzy niezłomnych, staje się na naszych oczach bardzo ważnym elementem świadomości historycznej Polaków, pamięci narodowej, ale mam wrażenie, że to jest dopiero pierwszy krok, że bardzo ważnym elementem tej samej pamięci jest również pamięć o oprawcach, o tych, którzy tych żołnierzy mordowali, bo oni nie zginęli śmiercią samobójczą, tylko zostali zlikwidowani przez struktury państwa PRL-owskiego, państwa komunistycznego. I myślę tutaj przede wszystkim o potrzebie prowadzenia studiów nad Ludowym Wojskiem Polskim i ukazania tego, co struktury, konkretne jednostki, dowódcy Ludowego Wojska Polskiego uczynili w tym, żeby zdławić to powstanie antykomunistyczne żołnierzy niezłomnych, które trwało w Polsce przynajmniej w latach 1944-1956. Serdecznie dzięki. Jak pana powiem? Zechce się pan przedstawić, żebyśmy wiedzieli, jak pana podpisać? Czyli Licenckiemu, dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego. Dziękuję bardzo.